pytanie sobie zadać, kto od ciebie kupi Bitcoina za 100 tysięcy? To w ogóle dzisiaj, jeśli chodzi o kryptowaluty, jak ty się do tego odniesiesz? Czy mamy hossę? Czy warto inwestować? Jak to w ogóle jest? Operatorzy dużych funduszy inwestycyjnych i operatorzy market makingu na giełdę po prostu chcą skasować zysk, trochę podnieść swoją roczną prowizję. Nie sądzę, żeby to był początek hossy. Mm-hmm. W takim wymiarze, jak mieliśmy to w roku 2020. Czytałem w mediach o BlackRock, że chce stworzyć fundusz i też ETF-y. Co sądzisz o tym? Czy to nie spowoduje, że jednak ta cena wywinduje w kosmos? Myślę, że to będzie główny news przyszłego roku. W razie, bo mówi się, że NFT-ki to tokeny spekulacyjne i z tego znaje rynek, trochę to popsuło rynek, więc czy w ogóle możesz powiedzieć, czym są te korporacyjne NFT-ki, bo czemu firmy światowe właśnie wchodzą w NFT korporacyjne? Okej, jesteśmy w nowym salonie w Istuli, w którym możecie Państwo kupić produkty, które mają tokeny NFT. Jest to nowa kolekcja i może najlepiej zademonstruję, jak to wygląda. Dwie ostatnie edycje integracji przedsiębiorców pokazały, jak ważne są relacje. Mówi się, nieważne ile masz, ważne kogo znasz. Niejednokrotnie jeden kontakt może zmienić Twoje życie i pchnąć biznes do przodu. Właśnie dlatego postanowiłem po raz kolejny organizować integrację przedsiębiorców. Tym razem 3-6 marca w hotelu założyciela Fakro, jednego z topowych przedsiębiorców, Ryszarda Florka, który będzie z nami. Ale to nie wszystko. Dodatkowo zwiedzamy fabrykę Fakro, ale przede wszystkim wiedza. Mamy prelekcje, wykłady i trochę natury muszę na piękne miejsce. Więc mam nadzieję, że dołączysz i Ty. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Radosław Krzycki. Jesteś twórcą projektu GoToNFT, która wprowadziła tą technologię do ponad 30 firm i wiem, że już jest ponad 200 tysięcy NFT-ków. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, salon w Istuli, o którym trochę dzisiaj porozmawiamy, o tych korporacyjnych NFT-kach, ale zanim przejdziemy do tego, chciałem trochę zapytać dzisiaj o aktualną sytuację na rynku kryptowalut w ogóle. Czy dzisiaj jest prawdziwa hossa, bo wielu z nas zastanawia się, czy Bitcoin wzrośnie do 100 tysięcy, czy zaraz będzie spadek, czy to jest taki hype informacyjny. Co ty o tym sądzisz? Okej, po roku stagnacji i takiej stabilizacji Bitcoina rynek oczekuje i szuka, czyta pozytywów. Czy jakakolwiek pozytywna informacja generuje te wybicia. Ja uważam, że to jest rozgrzewka przed hossą. Nie uważam, że teraz pójdziemy wysoko. Musicie Państwo to zrozumieć, że mamy końcówkę roku. Fundusze, market makerzy, menadżerowie na giełdach próbują skasować roczny zysk, czy tam dostać roczną prowizję, więc robią wszystko i generują każdy ruch po to tylko, żeby skasować tą swoją prowizję na roczną. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Mamy większą presję podażową niż popytową. Ty masz wcześniej przed rozmową, rozmawialiśmy, wielu znajomych, którzy marzą, żeby sprzedać, nie wiem, Bitcoina w wymarzonej cenie 50-60 tysięcy, bo jeszcze niedawno kupowali za 20 tysięcy, więc to na pewno obetnie trochę rynek. Ja też mam takich znajomych. Może powiem tak, duża różnica jest między rokiem 2020. W roku 2020, gdy się hossa zaczynała, wszyscy wchodziliśmy w kryptowaluty i każdy coś kupował i inwestował. Dzisiaj raczej wszyscy są na pozycjach i marzą, żeby sprzedać z powrotem Ethereum po 4,5 tysiąca, 5 tysięcy dolarów, więc myślę, że to nie jest sygnał. A tak jak powiedziałem, rynek szuka pozytywów. Czyli generalnie sztuczne obroty, że chyba dzisiaj nie inwestujemy tak łatwo, chyba nie mamy tych pieniędzy za dużo, żeby inwestować, nie? Tu pytanie powinieneś sobie zadać, kto od ciebie kupi Bitcoina za 100 tysięcy, wiesz, bo każdy będzie chciał go sprzedać. I to jest, i może tak to podsumujmy. Rzeczywiście. Powiedz mi w takim razie, jeszcze muszę zapytać, bo czytałem ostatnio BlackRock. Co ty sądzisz o tym funduszu, którym zamierza stworzyć własną giełdę, ale też ETF-y i czy to nie spowoduje, że... No powiem tak, w kuluarach mówi się o tym, że na pewno BlackRock no to będzie informacja taka główna, która zelektryzuje cały rynek i być może to będzie rozpoczęcie nowej hossy, ale przez to, że wchodzą fundusze, to trochę inne projekty będą się cieszyły popularnością, o tym później ci opowiem, ale do czego zmierzam? BlackRock na pewno będzie chciał zbilansować wydatek 70 czy 80 miliardów dolarów na ETF-y w postaci emisji jakiejś swojej kryptowaluty
i o tym no, mówi się w kuluarach dosyć mocno, więc BlackRock, proszę pamiętać, że to jest fundusz, który zarabia kasę, jest to maszynka do zarabiania pieniędzy, więc na pewno jakoś to zbilansują. A jak to się może przełożyć na Bitcoina? Czy to może zadać, że wzrośnie, czy spadnie? Tak, na pewno to będzie taka główna marketingowa informacja, taki, no myślę, że to rozpocznie nową hossę. Bo trochę jak Ciebie słucham, to jest tak, że dużo dzisiaj się dzieje marketingowych chwytów. Tak, różnych... ale powiem czemu. A jeżeli największy fundusz na świecie wchodzi w ETF-y i pokazuje, że Bitcoin legalizuje Bitcoina i inne kryptowaluty, automatycznie mamy taką presję, że inne fundusze też otwierają swoje okna i pozycje na kryptowaluty. Na pewno trochę pompuje środków i ten rynek na pewno pójdzie do góry. Mhm. A jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o alty kryptowalutowe, to jest coś, nad czym warto się dzisiaj pochylić, przynajmniej badać, sprawdzać. Nie mówimy, że namawiamy do inwestowania, ale po prostu sprawdzać. Okej. Przyszła hossa będzie na pewno wyglądała inaczej. Czemu? Jeżeli mówimy teraz o faktach, to jeżeli Państwo patrzycie na te swoje, nie wiem, ulubione pozycje, w które inwestowaliście, czyli jeżeli projekty są tak super, są, nie wiem, tak super wypozycjonowane i miały dostarczyć taką technologię, dlaczego fundusze inwestycyjne czy duzi VC nie zainwestowali w to? Czemu? Bo te projekty nic nie dostarczały, żadnej technologii, tak? Więc przyszła hossa będzie należała do projektów, które mają styczność z rynkiem, wdrożyły technologię, rozwijają się, mają klientów na technologię. Czemu? Bo w mapie ryzyka, jak akredytuję w funduszu inwestycyjnym projekt do inwestycji, ja muszę pokazać, że ten projekt ma ręce i nogi, ma styczność z rynkiem i nie jest po prostu skamem. Więc na pewno przyszłe projekty, które warto zainwestować, albo którymi warto się zainteresować, będą to projekty bardzo mocno stabilne i oparte o technologię. To dzięki, że powiedziałeś o tych kryptowalutach. Przejdźmy teraz do NFT. Chciałem zapytać, bo ostatnio trochę było cicho u Ciebie. Rozmawialiśmy około niecałe 2 lata temu, ale widzę, że projekt rośnie i przyleciałeś prosto z Dubaju. Przypomnij nam w ogóle, czym jest GoToNFT. Okej, w prostym haszle, w takim naszym... W naszej definicji projektu to GoToNFT. Łączymy produkty fizyczne z tokenami NFT. I robimy to w 3 formach. Tokeny pasywne, to tokeny aktywne lub tokeny użyteczne. Więc mamy takie 3 jak gdyby levele dostarczania technologii. I ogólnie, jeżeli mogę coś więcej dodać, projekt kierujemy dla branży fashion, sport, lifestyle and beauty. Powiedz mi, NFT-ki to też mówi się dzisiaj, że są tokeny spekulacyjne i trochę z tego znaje rynek i trochę to popsuło rynek, bo no, dużo się o tym mówi jako skam i tak dalej. Powiedz mi, czym są w ogóle te korporacje NFT-ki, bo chyba to zupełnie coś innego. Okej. Okay. Spekulacyjne NFT-ki, no to znamy głównie z małych obrazków, w którym jest rynek spekulował, podnosił ich wartość, ale na końcu, jak wszyscy wiemy, zakończyło się to spadkami. Korporacyjne NFT-ki są to NFT-ki wytworzone przez firmę, dany brand, dla nadania nowej użyteczności produktowi fizycznemu lub zabezpieczenia oryginalności produktu. Więc my dostarczamy w 3 takich poziomach integracji tą technologię dla korporacji. Pierwszy poziom to są pasywne NFT-ki wytworzone przez firmę, żeby zabezpieczyć produkt, jego oryginalność. A drugi poziom to są aktywne NFT-ki, gdzie możemy dodać do produktu fizycznego NFT-ka i zaszyć czy zakodować dodatkową aktywność albo w grupie, czyli tak jak Vistula ma kilka innych produktów, które możemy zaszyć, lub dodać aktywność spoza firmy, czyli dodać dostęp do mapy w jakiejś grze, jakiś przedmiot z gry, albo dodać inną aktywność, którą nałoży na nas na przykład firma marketingowa, która chce coś wytworzyć. Trzeci poziom są to już takie typowe NFT-ki przekazywane na portfel, które są znamionami własności produktu, ale to jest 3 level. A jakbyś miał w ogóle podać jakieś przykłady użycia tej technologii jeszcze? Okej. Może zacznę od tego naszych partnerów. Na przykład partnerem jest Reporter Young, firma, która wprowadziła 40 tysięcy NFT-ków i dla specjalnej kolekcji nadaliśmy NFT-kom, produktom fizycznym, dostęp do mapy w grze Fortnite. To była jedna z kampanii. Innym przykładem jest firma Naoko, która wytworzyła produkty ze sztuczną inteligencją i połączyliśmy to też w formie NFT. Innymi produktami, które też wdrożyły naszą technologię, czy tam firmami, jest na przykład firma Sudwa, która produkuje deski, czy też to mówiłem o sport lifestyle, do kitesurfingu, gdzie zaszliśmy tokeny NFC wewnątrz deski i masz taki
proof, że jesteś właścicielem tej deski, opis deski i kilka innych elementów. No mamy wiele przykładów. Jeżeli chodzi o Wistulę, bo jesteśmy w Wistuli, Wistula wybrała poziom level 1, czyli zabezpieczenie autentyczności i chce wykorzystać to w celach marketingowych, bo musisz pamiętać, że NFT to nie jest tylko zabezpieczenie, wiesz, produktu, nadanie jakiejś wartości, ale też możliwości pokazania produktu jako bardzo nowoczesny, nowy wymiar marketingowy i zainteresowanie nowego odbiorcy. No to ciekawe. Zaraz będziemy pewnie badać to wszystko, a powiedz mi tak prosto, chcę u siebie wdrożyć technologię NFT, to co powinienem robić, co dalej, od czego zacząć? Okay. Produkt GoToNFT dostarcza trzy produkty, które możesz zaimplementować w swojej firmie. Pierwszy produkt jest, potocznie nazywamy go fabryką, jest to system do generowania i zarządzania milionami NFT wewnątrz twojej korporacji. Czyli możesz połączyć każdy numer seryjny swojego produktu z tokenem NFT. Jeżeli chcesz, możesz nadać mu dodatkową wartość, czyli możesz połączyć z jakąś aktywnością, promocją, możesz połączyć z jakąś, nie wiem, grą cyfrową, jeżeli twoja marka robi produkty dla młodzieży, lub inną wartością, którą wybierzesz. A następnym produktem, który dostarczamy, jest darmowa aplikacja GoToNFT, którą skanujesz produkt i wyświetlasz token NFT w zależności od levela, jaki wybrałeś. Jeżeli wybrałeś level 2, no to otrzymasz ten NFT, jeżeli nie, no to dostaniesz tylko w formie pasywnej, tak? Więc dostarczamy to narzędzie. Trzecim narzędziem jest narzędzie, które jest przeznaczone dla sklepów. W momencie wydawania produktu mamy twoją bazę produktów w systemie i jest tworzony NFT. Jeżeli jesteś małym sprzedawcą, automatycznie łączymy numer seryjny z tokenem NFT i wydajesz produkt, tworząc NFT dla twojej dla twojej marki. Więc to są takie podstawowe narzędzia, którymi dysponujemy. No i co jest tak naprawdę największą wartością w tym? A główny mechanizm do wytwarzania i generowania milionów NFT. A powiedz mi w takim razie, czemu firmy światowe właśnie wchodzą w NFT korporacyjne? Czy jest, jaka jest wartość w ogóle dla rynku, na którym właśnie działa GoToNFT? I jakie są w ogóle jakieś perspektywy rozwoju? Okej. A czemu firmy wchodzą? A jakbyś zobaczył portfolio firm, które teraz wchodzą w korporacyjne NFT, to mamy Gucci, Louis Vuitton, Hugo Boss, każdy chce dotknąć tego rynku. Czemu? Bo rynek jest wyceniany na kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie i ten rynek bardzo szybko się rozwija. Więc szukają potencjału, rynek jeszcze jest badany, każdy szuka jakiejś aktywności, czegoś, co może zwiększyć sprzedaż i atrakcyjność produktu i to jest normalne. Może top marki też dbają bardzo mocno o zabezpieczenie swoich produktów i ich oryginalności, więc to jest też główny cel wchodzenia tych firm w korporacyjne NFT. To Radku, w ogóle powiedz mi, jestem ciekaw o tej współpracy z Wistulą, jak to wygląda, o co chodzi? Okej, okay, jesteśmy w nowym salonie Wistuli, gdzie wdrożyliśmy technologię GoToNFT na wybranej kolekcji produktów. I może pokażę to na przykładzie. Mamy tutaj spodnie z nowej kolekcji Wistuli. Jest to cyfrowa metka, czyli taka cyfrowa dusza produktów w formie NFT, gdzie po zeskanowaniu metki w aplikacji GoToNFT otrzymujemy pełne informacje dotyczące produktu, czyli jego składu, rodzaju użytych materiałów, autentyczność i numer seryjny danego produktu. Widzimy też, z czym możemy ten produkt automatycznie połączyć i co jest w kolekcji NFT dotyczącej tego produktu. Jest to taki trochę wydźwięk marketingowy dla firmy, ale też możliwości zbadania rozwoju, w którą stronę możemy pójść, w którą stronę może pójść Wistula. Czyli klient jest to... może więcej kupić, bo zobaczy to, co pasuje, jakbyś trochę taki personalny też doradca, nie? No jak widzę, że... Absolutnie tak. Ale jakie dalej są możliwości tego? Kupując wyjątkową kolekcję możemy dostać, nie wiem, może nie w przypadku teraz tego wdrożenia, ale w przyszłości film instruktażowy lub jakiś filmik, z czym możemy to połączyć, jak to może wyglądać. Przyda, jak kupujesz krawat, to jak wiązać na przykład. Więc możemy dostać dużo aktywności związanych z produktem fizycznym. No dobra, ale co daje też firmom taka współpraca, bo wydają też pieniądze. Możesz powiedzieć, jaki w ogóle jest koszt takiego NFT-ka i jeśli chcemy mieć coś takiego w swojej firmie, na przykład na produkcie. Okej, okay, to jest około mniej więcej 10 centów. A koszt wytworzenia NFT-ka, zmintowania, dodania aktywności.
co firmy zyskują, najczęściej wydźwięk marketingowy, ale muszę tu powiedzieć o takich levelach. W Polsce firmy wybierają ten level 1. Firmy koreańskie, z którymi zaczynają pracować, wchodzą tylko w level 2, czyli rozwijają i dodają więcej tych aktywności, żeby produkty były bardziej, miały większą wartość, czy tam miały jakiś dodatek. Więc to jest też duża różnica pomiędzy Polską a Koreą. Więc firmy wybierają najczęściej ten level 1. Po to, żeby zyskać marketing, sprawdzić potencjał i badają. Czemu? Bo jest to całkowicie nowy obszar. A jeżeli chodzi o Polskę, w Korei technologia NFT, szczytywania, dodawania nowych wartości do produktów jest bardziej popularna, cieszy się zainteresowaniem. Poza tym tamte marki są bardziej też odważne, tutaj muszę od razu powiedzieć, na badanie i wdrożenia. No to powiedz mi w ogóle, jakie są plany, dalsze potencjalne kierunki rozwoju. Trochę, jak Cię słucham, to chyba Polska też jest innowacyjna, jednak wdraża to, no bo Jak ty sądzisz w ogóle, patrząc? Wiesz, tutaj muszę pochwalić firmę Reporter Young, 40 tysięcy NFT-ków, Pruchnik, reaktywacja marki, Na Oko, Deep Trip, dziewczyny, rewelacyjna marka. Nie no, 200 tysięcy NFT-ków. Myślę, że jesteśmy jedną z dominujących firm, która dostarcza tego typu rozwiązania na rynku. A jak Polska wypada? Naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Dla nas też współpraca z Wistulem jest takim, czy tam z Pruchnikiem i z innymi markami, takim dowodem zaufania do produktu i możliwością rozwoju, bo tak naprawdę my też badamy tą technologię i zastanawiamy się, co jeszcze dostarczyć. Tak jak powiedziałem, to główne narzędzie nie jest tylko dedykowane firmom. My też zapraszamy do tego firmy marketingowe, które mogą korzystać z tego narzędzia, firmy gamingowe, które mogą dostarczać kody do gier i z automatu możemy połączyć przez te narzędzia, na przykład taką firmę Wistula w przyszłości i nadać inną aktywność dla NFT-ku, więc to jest dla nas dużą wartością i naprawdę źle nie wyglądamy. Jest duża odwaga polskich firm. No dobra, no to jeśli chodzi o konkurencję, czy w ogóle jest konkurencja, bo jeśli chodzi o NFT-ki spekulacyjne, to chyba już nikt o tym nawet nie mówi, to chyba jakby rynek się skończył, ale przynajmniej się o tym nie słyszy. A jak tutaj, jeśli chodzi o korporacyjne? Okej, rynek spekulacyjnych NFT-ków na pewno się skończył, ale firmy zaczęły zwracać uwagę na korporacyjne NFT-ki. Czemu? Bo rynek jest warty setki lub tysiące razy, ma większą wycenę. Co do konkurencji. Jest konkurencja tylko w wymiarze zabezpieczenia autentyczności produktów. Niekoniecznie w formie NFT-ków, ale są firmy, które działają w tym obszarze, ale w obszarze, który my wybraliśmy, czyli aktywnych NFT-ków i dodawania wartości, mogę się pochwalić tym, że nie mamy mocnej konkurencji. A czemu tak twierdzę? No bo jeszcze nikt nie wytworzył takiej ilości NFT-ków jak my dla korporacji. Może powiem tak, mam zakontraktowane ponad 230 tysięcy NFT-ków nowych. Wchodzimy na rynek koreański do bardzo znaczącego brandu, który też zamówił nas kilkadziesiąt tysięcy NFT-ków, więc myślę, że to może też być takim potwierdzeniem, że mimo, że jest jakaś tam niby konkurencja, to firma koreańska i to znacząca na bardzo bogatym i na bardzo aktywnym rynku, jeżeli chodzi o blockchain i możliwości używania blockchaina, wybrała nas jako providera z połączenia technologii. To jest akurat fajnie, że polska firma. Tak, tak. Ale no jakie plany na przyszłość, dalsze możliwości rozwoju u Ciebie? Okej. W planach na 2024 mamy na pewno otwarcie biura w formie outsourcingu technologicznego w Nowym Jorku i w Korei. W Seulu otwieramy, właśnie to już kończymy ten proces, czyli to będzie provider technologii, który dostarcza nasze rozwiązanie na rynku koreańskim i dostarcza nasze rozwiązanie na rynku amerykańskim. Czemu są to dwa najszybciej rozwijające się rynki, jeżeli chodzi o takie wdrożenia technologiczne? Naprawdę to Ci gratuluję, Radku, co mam powiedzieć. No, duma, że polska firma tak rośnie. Na koniec może, czy jest coś, co Ty byś chciał przekazać do widzów? A w obszarze inwestycyjnym, czy w jakim obszarze? Okej, w jakim obszarze? W obszarze inwestycyjnym, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani jakimiś projektami, sprawdźcie historię projektu, czy projekty się rozwijają technologicznie, czy dostarczają jakąś wartość dla rynku, bo te projekty będą w przyszłości na pewno dominowały. Czemu? Jeżeli ktoś wytwarza produkt i ten produkt jest wdrażany, wiąże się to z umowami, czyli musi podtrzymać technologię i rozwój, tak? Więc te projekty będą dominowały na pewno w przyszłej hoście. Drugim aspektem jest też to, żebyście sprawdzali Państwo finansowanie projektów, bo jeżeli projekty, które były, no nie wiem, bardzo popularne w poprzedniej hoście, dzisiaj nie wytworzyły wartości i fundusze nie są nimi zainteresowane, to prawdopodobnie
te projekty zginą. Mhm, bardzo Ci dziękuję za taką merytoryczną rozmowę, gratuluję. I będę śledził NFT-ki korporacyjne, no bo rzeczywiście jest nowy obszar i fajnie, jak to wejdzie do jakiego mainstreamu i trochę naprawiasz ten marketingowo, ten PR, który jest w ogóle, bo ludzie po prostu samo słowo NFT się kojarzy, już po prostu było słabo, nie? Więc bardzo Ci za to dziękuję, gratuluję. No i co, będziemy, czekamy na kolejne realizacje. Dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam Państwa. Dzięki, Radku. Cześć.